Dzień dobry, nazywam się Szymon Maćkowiak i w tym semestrze realizuję wykłady z przedmiotu analiza matematyczna, który jest realizowany na kierunku Data Science w Kolegium Da Vinci. W tym krótkim wideo postaram się pokazać, z czego korzystam, realizując zajęcia w formie zdalnej z tego przedmiotu. Można powiedzieć, że w takiej standardowej formie zajęcia z tego przedmiotu mają charakter tablicowy. Korzystamy z tablicy, rozwiązujemy równania, zapisujemy definicje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w formie zdalnej stwierdziłem, że najlepszym sposobem na realizację tego zadania będzie skorzystanie z tabletu rysunkowego oraz z programu, który mógłby stanowić substytut tablicy. Ja zdecydowałem się na wykorzystanie programu OneNote. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. W tym momencie udostępnię Państwu mój ekran. I w tej chwili już Państwo powinniście widzieć mój ekran. Ja natomiast mogę tutaj sobie właśnie skorzystać z asortymentu narzędzi rysunkowych, które udostępnia mi OneNote. No i mogę przejść do zapisywania jakichś równań. No na przykład, nie wiem, możemy sobie zapisać równanie na ciąg arytmetyczny. Lub na przykład możemy policzyć jakąś prostą pochodną. Albo jakąś prostą całkę. Oczywiście to, że korzystam tutaj z takiego tabletu rysunkowego, nie znaczy, że możemy tylko proste zadania rozwiązywać. Zadania skomplikowane rozwiązujemy również. Również rysowanie wykresów nie stanowi problemu dla nas. Możemy również zmieniać kolorki. I myślę, że ta forma rozwiązywania zadań odpowiada studentom. Tym bardziej myślę, że cenne jest to, że mam możliwość wydrukowania tego wszystkiego, co sobie sporządzimy w trakcie naszych zajęć i ten materiał zostaje udostępniony studentom na platformie Moodle. Właśnie, platforma Moodle to jest kolejne narzędzie, z którego korzystamy w ramach naszych spotkań. I teraz akurat zajęcia, które realizuję w ramach tego przedmiotu, zostały podzielone na poszczególne tematy. I teraz w ramach danego tematu studenci mogą pobrać fragment podręcznika, który akurat uważam tutaj za dość pożyteczny czy też kształcący. Dodatkowo mamy tutaj właśnie zapisane te notatki, które zrobiliśmy w trakcie zadań. Natomiast w ramach każdych zajęć, w ramach każdego spotkania studenci również rozwiązują krótki test. Są tam pytania typu prawda, fałsz. No i te pytania właśnie dotyczą treści, które były omawiane w trakcie zajęć. Możemy sobie zobaczyć, jak to z grubsza wygląda. Mamy tutaj taką możliwość, aby podejrzeć takie zadania, zobaczyć, jak to wygląda. No i są to właśnie takie pytania, prawda, fałsz, coś trzeba tutaj zaznaczyć, czy iść dalej. No i akurat ja już ten test sobie rozwiązywałem, w związku z tym tutaj od razu zostałem przeniesiony na ostatnią stronę właśnie tego zestawu zadań. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, z których korzystam w ramach tych zajęć, to myślę, że są one dosyć standardowe, ponieważ korzystam z jakiegoś mikrofonu, korzystam ze słuchawek, no i oczywiście korzystam z książek, które stanowią dla mnie zarówno bazę zadań, jak i definicji, na których opieramy się, realizując kolejne treści przewidziane w ramach przedmiotu. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o narzędzia, z których korzystamy w ramach zajęć z analizy matematycznej i pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaprosić Państwa na studiowanie kierunku Data Science.